kiedy pod koniec lat 90. obejmował pan urząd wójta gminy Bożęcin, w gminie nie było ani jednego wodociągu z ujęcia publicznego. Wszystko wskazuje na to, że niebawem woda popłynie w ostatniej miejscowości w Przyborowie. Jak to się robi, by w ciągu kilkunastu lat całą gminę zwodociągować? W zasadzie można powiedzieć, że ten proces wodociągowania gminy Bożęcin w głównej mierze realizowany był w ostatnich latach, a mianowicie ten drugi etap, etap, który obejmował miejscowości Bożęcin Górny, Bożęcin Dolny, Waryś i Przyborów, spowodował, że wodociągowanie mamy zakończone i że gmina w 100% jest wodociągowana, ta sieć jest w każdej miejscowości, że praktycznie każdy mieszkaniec, który był zainteresowany korzystaniem z sieci z wody wodociągowej, mógł do wodociągu się przyłączyć. Jak to się robi? No, bardzo prosto. Przede wszystkim nie byłoby nas stać ze środków własnych. Nie mamy aż tak dużych dochodów własnych, aby udźwignąć tego typu przedsięwzięcie. Dlatego też ta szansa, jaka pojawiła się po roku 2007, szansa skorzystania ze środków unijnych, również w Bożęcinie została wykorzystana i dzięki temu w tym ostatnim etapie, w drugim etapie wodociągowania wykonaliśmy w sumie 120 km sieci oraz blisko 1100 przyłączy za kwotę 12 milionów złotych. Wodociągowanie Przyborowa, które właśnie kończymy, gdzie trwają czynności odbiorowe, kosztowało 3 miliony 230 tysięcy złotych, obejmowało budowę sieci na odcinku 31,5 km, gdzie wykonaliśmy 277 przyłączy wodociągowych. Wielu mieszkańców Brzeska z zazdrością spogląda na gminę Bożęcin, bo tutaj woda jest znacznie tańsza niż w stolicy powiatu. W części gminy Bożęcin tak, jeżeli chodzi o miejscowości położone w centrum, czyli samą miejscowość Bożęcin, jak również na północy, a w części korzystamy jednak z wodociągów, z ujęć, z których korzysta również Brzesko. Niemniej jednak jest to proces krótkotrwały, gdyż w ramach dywersyfikacji zamierzamy budować połączenia sieci wodociągowej i rzeczywiście w całej gminie ta woda będzie zdecydowanie tańsza od wody w gminie Brzesko. Będą to koszty niższe o ponad 1 zł za metr sześcienny.